Witamy w czwartym podcaście, który od dziś będzie miał swoją nazwę. Co prawda ona nie została zaproponowana w komentarzu ani na YouTube, ani na Facebooku, tylko napisana w wiadomości prywatnej przez jednego z kibiców. E, czyli oficjalnie możemy przywitać dzisiaj Dominika Jelonka. Witam wszystkich serdecznie, witam Mateusz. Popularnego Jelona, musiałem to powiedzieć. W pierwszym podcaście, ogólnie czwartym, ale pierwszym z nazwą Gruby na bramkę. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy. Z Dominikiem porozmawiamy o historii Unii Janikowo, jak to się wszystko zaczęło, ta nowa Unia, KS Unia Janikowo, może nam powiesz, uchylisz rąbka tajemnicy, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy napisał do mnie nasz kierownik Eryk Woźniak, który, który jakby tak naprawdę zajął się tą całą piłką seniorską w Janikowie. No KS Unia Janikowo tak naprawdę. W zapukał do mnie do drzwi jeszcze, mieszkałem tutaj na domkach i Dostałem jakby telefon od niego, że. Móc... Niedaleko ze stadionu. No niedaleko ze stadionu, tak. Nie? Dostałem od niego telefon, że. No, czy jestem w domu, czy, że, czy, czy, czy mam chwilę ogólnie, żeby z nim pogadać. Zapukał do moich drzwi. No i jakby zaproponował, znaczy jakby dał jakby taką e, nadzieję, że powstanie jakby piłka seniorska w Wienikowie. No i czy bym był chętny e, na to, żeby, no, żeby wesprzeć ogólnie jakby piłkę w Janikowie. No, Długo się nie zastanawiałem. W danym momencie, jak mnie zapytał, to od razu jakby odpowiedziałem, że, no, że jak najbardziej, w w sensie. I podpisałem mu jakąś tam deklarację. Yy, no, że jeśli KS Unia powstanie ogólnie, no, to jak najbardziej jestem za tym, o tak. Nie? Bo musimy przypomnieć, że tak naprawdę KS Unia na początku, jak powstała, to powstała dla tych drużyn młodzieżowych. Tak, A właśnie. Tak, inicjatywa Eryka Woźniaka była taka, no, żeby, żeby stworzyć tą drużynę seniorską. Znaczy, Eryk już od samego początku, jak nawet te drużyny młodzieżowe yy, grały. To jakby napierał na to, no żeby po prostu jakby... No ten junior miał później gdzie iść tak naprawdę w jakiś tam sposób i, i z tego co jakby mi się tak kojarzy, no to jakby no od samego początku Ery chciała jakby drużynę seniorską, żeby była. Na początku jednak to się nie udało. No później jakby z dawnym prezesem ogólnie jakby ustalili, że, no że powstanie ta, ta dzisiejsza nasza seniorska piłka i... I mieliśmy też w sumie, bez tego co pamiętam, ogólnie było jakieś tam apelacje, żeby zacząć od, od A klasy ogólnie, ale, ale wyszliśmy ogólnie chyba wszyscy z założenia, że, że po co tak, nie? że zacznijmy po prostu od zera ogólnie gdzieś tam, żeby, żeby ktoś później nie mówił, że no bo Janikowo zaczęło od A klasy. że... A no dobrze wiemy, że taki komentarz na pewno No by się dokładnie, myślę, że, że znalazłoby się grono osób, które gdzieś tam by znegowało jakby ten pomysł więc dlatego zaczęliśmy od B klasy no, poszło bardzo dobrze ogólnie w jakiś tam sposób bo... no, bardzo dobrze to jest mało powiedziane, bo chciałbym Państwu przypomnieć że KS Unia Nikowa miała 44 mecze bez porażki 40 zwycięstw z 40 44 mecze bez porażki a 40 zwycięstw z rzędu o i bym się spierał ogólnie, chyba 46 wy... e, 44 tak? pamiętam 44 tak? dokładnie, pierwsza porażka była GKS Baruchowo przyjechało Dokładnie ze... 2-1, tak, no, tak, tak naprawdę tak. wtedy pamiętam, ten mecz Baruchowo nic nie grało i my im zrobiliśmy dwie bramki, no, dokładnie. jedna kontra i... I z rzutu, rzutu rożnego bezpośrednio strzelił strzeli czy bramkę, bezpośrednio. czyli to jest ogólnie liczone jako, jako wrzutka, to nawet nie było liczone jako strzał, więc ebaruchowo oddał w tamtym meczu I jeden, strzał. jeden strzał i, I strzelił dwie bramki. Tak, no dokładnie, pamiętam ten mecz, pamiętam, że tak tak byśmy bardzo mocno rozczarowani, no. bo to był pierwszy mecz w piątej lidze. Tak, tak, tak. u nas jeszcze ten i, i wszyscy mieli takie wielkie oczekiwania, no bo jeszcze dobra, zaraz do piątej ligi przejdziemy, cofnijmy się do B klasy i A klasy. E, 40 zwycięstw bez porażki, a remis nie pamiętam gdzie się przytrafił. W sadkach, w sadkach. W sadkach. A, pamiętam, Pamiętam sadki. Pamiętam, sadki. Pamiętam. Yy, do, pamiętam, ten mecz też z tego względu ogólnie, że strzeliłem bramkę chyba jak się nie mylę w tamtym jeden, jeden tam był, tak, w 65 minucie chyba na na 1-0 i już tak gdzieś tam myślę, że w naszych głowach już się działo to, że po prostu wygramy ogólnie w jakiś tam sposób, bo... No bo po prostu byliśmy drużyną lepszą ogólnie na, na boisku, to było widać, no ale... Sadki bardzo szczelną obronę miały, ja pamiętam. Bardzo, I bardzo. I oni no. też nie grali jakiejś finezyjnej piłki, tylko po prostu jak ją mieli, to do przodu. Prosta i... piłka ogólnie gdzieś tam, nie? Nawet jakby ta bramka, którą strzeli nam na 1-1, po prostu było wykopnięcie piłki do przodu, przyjął zawodnik na... Podaję, że o 18 metrze odmachnął się i uderzył w samo okienko ogólnie, i w pełen szacunek do niego ogólnie, bo, bo urwali nam pasę zwycięstwo. Tak, tak no bo to trzeba też umieć grać w takim tak, tak jak ja tutaj zawsze w podcaście potarzam, że Unia nie potrafi grać ze słabymi drużynami. No, e, tak mimo wszystko, no, oni jakoś się postarali, tak, i, tak, tak. bo pamiętam, że oni chyba wtedy okupowali do tabeli. Dokładnie. No, 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 nie oni nie no, tak trochę nas jakby, jakby psychicznie dobrze podeszli przed meczem ogólnie, bo już przed meczem e, my już mieliśmy zapewniony awans tak naprawdę i No i wszyscy ci piłkarze, ogólnie, jakby tam przebijali nam piątki przed meczem i gratulowali awansu. Ogólnie myślę, że u nas, jakby, to się mówi, że nie, o tak, nie? Jakby, no, że jakby wszystko jest po normalnemu, wychodzimy, gramy, wygrywamy, o tak, nie? Ale myślę, że w każdego głowie gdzieś z piłkarza się działo to ogólnie, że, kurde, no, w sumie już wygraliśmy, o tak? Jakby przed meczem, chyba ludzie założyli, że gdzieś tam wygrali. Wiem, że to jakby. Nie jest dobre, no ale taka prawda ogólnie, no już mieliśmy awans pewny. No nie, no to, to się zgadzam, w stu procentach tak samo jak na przykład też z Tomkiem rozmawialiśmy w wcześniejszym podcaście, że ta pierwsza ósemka obecnie w trzeciej lidze, no to dwie drużyny jeszcze się tam biją o awans, no. już praktycznie. Z to już takie ja tylko nie wiem, chyba matematyczne szanse ma na tak, chwilę tak, obecną. A tak, tak. E, reszta po prostu gra sobie, bo gra i oni Dokładnie. tak jakby nie mają jakiejś większej motywacji. Czy z tego sobie chyba widziałem? to Stężyca już ogólnie ma, ma zapewniony? Nie chyba 6 tak? punktów mają, 6 albo tak? dziewięć, być może. Nie, nie, nie wiem, czy to jest w grupie mistrzowskiej. Jakby no, no, ten sezon dobrze wie, że jaki jest. Tak? No, ja, ja się gubię już momentalnie, bo teraz się dowiedziałem, że grupa mistrzowska gra mecz i rewanż między sobą. Tak, tak, tak. Grałem 14, 14 tak. kolejek, to, to było no takie Roku, dla, dla mnie to był szok i byłem no, zdziwiony, że tak jest, ale zostawmy trzecią ligę, wróćmy do, do tych starych czasów. czasów. Tak, no, no, B-klasa, jak, jak zaczęliście się rozpędzać, no to zatrzymało was dopiero tak naprawdę baruchowo no, 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 taka z, prawda. z porażką. Tak, tak. Ale tam wtedy pamiętam, w tamtym czasie analizowaliśmy to i chyba to jest rekord Guinnessa, prawda? Tak, no, to jest, nie chcę skłamać ogólnie, ale na pewno rekord Europy. To jest na 100%. Bo nawet jeśli chodzi o rekord polski, ogólnie, to z tego co do kojarzę, jeszcze jak rozmawialiśmy w tamtych czasach, e, to Lech jak która też zaczynała od B klasy, e, zrobiła 27 zwycięstw z rzędu. No, my zrobiliśmy 40 ogólnie, więc jakby, no, jest duża różnica tak naprawdę. No, jest duża jest w jakiś stopniu w, 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 bardzo mnie to cieszy, że, że przeżyłem taką przygodę o tak, nie? No, bo, bo no, nie zdarza się to jakby. Jak widać często ogólny w jakiś ten sposób. I, I mimo tego, że kiedyś jakby przerwałem swoją jakby grę, grę w seniorskiej piłce, to cieszę się, że ona się odrodziła ogólnie. Tak. Cieszę się, że mogłem gdzieś tam jakby być częścią tego zespołu. I i mieć teraz tak naprawdę piękne wspomnienia o tej tak, no to to no Ja pamiętam, jak też, jakby, bo jak się zaczęła seniorska piłka wynikowa, to jako speaker przyszedłem chyba w przerwie między, między sezony, między rundami. Mm -hmm. Jakoś tak jest nie, 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 nie od samego początku, ale to może parę miesięcy później. Mm -hmm. e, to pamiętam, że też mi się bardzo podobało to, że tutaj jakby to nie był klub wtedy. No, klub wiadomo jako klub, ale fajnie się to wtedy też ze sobą wszyscy zżyliśmy. Tak. Nie było dużo ludzi takich funkcyjnych, mm -hmm. że ty się zajmujesz tym, ty, tym, ty, tym, nie, tym nie. Tylko każdy. Czym mógł, tu Każdy to się par do to tak naprawdę jakiegoś tam jednego celu ogólnie. No naszym celem, ogólnie, głównie w szatnych chłopaków, którzy się zebrali, no było, było jasno powiedziane ogólnie, że my jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu piąć się gdzieś tam wyżej, żeby ta właśnie Janikowska piłka wróciła taka, jaka jest dzisiaj tak naprawdę. No gdzieś tam jakby ktoś musiał, tak to na nazwę, biegać gdzieś tam po tych słabszych ligach. Ktoś musiał gdzieś tam jakby zacząć tak naprawdę to wszystko, żeby dzisiaj ta piłka nasza wyglądała tak, jak wygląda i żeby Unia była w trzeciej lidze. O tak, więc ja jestem jakby na no pełen szacunek do tych ludzi, którzy się zebrali, bo no bo tak jak widzimy dzisiaj, no ogólnie no, no nie ma takich drużyn tak naprawdę. My stworzyliśmy taki kolektyw, jak zawsze to powtarzał mój dobry kolega z szatni Krzysztof Wiśniewski, taka jedna pięść ogólnie, która jakby wychodzi i i walczy o to, żeby było jak najlepiej, tak naprawdę. Że jeden, jeden za drugim skoczyłby w ogień, wtedy, więc jakby. To co było coś pięknego tak naprawdę. Team dla... Spirit. Tak, tak, coś tego typu. <laughs> no. e, tutaj jakby nie sposób zapomnieć o. Ja zawsze tak rozmawiając prywatnie z trenerem Jackiem Ukonskim, zawsze do niego mówię Jacek Głukowski, specjalista od awansów. Tak, no coś jest. Jacek Głukowski no. naprawdę też tutaj się zapisał z złotymi zgłoskami już po pierwsze jako piłkarz e, MLK z Unii Nikowo, tak, potem tak, wrócił tak. w roli trenera. Przypomnijmy też, że w, chyba w A albo piątej lidze zakończył karierę no, na boisku jeszcze zagrał tak, jeden, tak, jeden zagrał. mecz. Nie pamiętam właśnie z jakim to było. Na pewno to był Janikowy, ale też nie tak, pamiętam. które ale nie, nie, nie pamiętam w której lidze. Eee, No ja też miałem przyjemność z Jackiem Łukomskim, naszym trenerem. Eee, jeszcze za czasów tamtej jakby eee, MLK z Unii Janikowo. Dzielić tak naprawdę szatnię piłkarską ogólnie, że to był po prostu mój kolega z szatni. I, i no oczywiście ja byłem no zdecydowanie młodszym, bo jeszcze byłem juniorem, No i później jakby pojawił się tak naprawdę jechaliśmy na mecz do Wogrowca na sparring. Eee, i Jacek Ukomski ogólnie pojawił się na trybunach, gdzie wtedy pamiętam ten mecz prowadził e, Darek Lewandowski. Jakby tam nas poustawiał wszystko, jako, jako trener gdzieś tam byliśmy jakby za jakimś tam porozumieniem, ale tak naprawdę ten Darek jakby ten mecz prowadził. No i jakby no taka, taka tajemniczość ogólnie gdzieś tam jakby na Wogrowcu jeszcze jest takie specyficzne światło. E, Graliśmy wieczorem, i sztuczne światło jest takie specyficzne, że tak naprawdę Jacka Łukąskiego widzieliśmy za taką głową, mogę powiedzieć. Że tak. Nie? Więc jakby nikt nawet do końca nie był pewien, czy to on tak naprawdę. Nie? I, to, I wiadomo, że jakieś tam jakieś pogłoski były już wcześniej, gdzieś tam jakby ktoś nam mówił, że prawdopodobnie Jacek Łukąski zostanie trenerem. No i co? No, i jakby no, no, tak się jakby zaklimatyzował, jakby od samego początku, jak tylko przyszedł, że wszyscy no, mieli 100%, zaufanie do, 100 zaufanie do niego, że. No, że stworzy to, co tak naprawdę byśmy chcieli, nie? bo frekwencja na treningach naprawdę, i czy to była B-klasa czy A-Klasa, czy mieliśmy mecz w niedzielę i sobota dziesiąta rano trening, no to naprawdę mieliśmy po ponad 20 osób na treningu ogólnie, więc jakby no, no nie znam drużyny, która dzisiaj ogólnie w tygodniu ma tyle ludzi tak naprawdę, jeśli chodzi o te klasy rozrywkowo. tak, nie, bo no nie, no tutaj właśnie chciałem też nawiązać do tego, że AB klasa to się ma taki specyficzny klimat, tak, swój, tak, mimo tak, wszystko, tak. że to są takie, no jakby, no, no, nie, nie, nie możemy ukrywać, AB klasa to jest e, zabawa, amatorka, tak mimo wszystko Dokładnie. i tam część, więcej ludzi tak po prostu sobie przychodzi na ten mecz, oni regularnie nie trenują, ale zawsze Dokładnie. 100% z siebie nie dają nie na boisku i, i zawsze te mecze się... Fajnie oglądało i kiedyś nawet słyszałem taką opinię, że, że, że mecze w tych klasach rozgrywkowych są trudniejsze niż w tych wyższych klasach rozgrywkowych. Coś jakby nie chodzi o same umiejętności piłkarskie, nie, tylko że często jest tak, że ci piłkarze nie kalkulują w żaden nie, sposób. Nie, I wielokrotnie się kończyło z tak, no, złamaniami albo, u albo skręceniami. Nas, u, nas, u, nas, u nas jakby w meczach w B -klasie, B klasie i w A- klasie całe szczęście jakby jeśli chodzi o takie ostre granie, no to no rzecz jasna, że dało się odczuć, ale myślę, że prócz jakichś tam kontuzji, takich jakby kolano, po prostu komuś gdzieś tam jakby uraz kolana jakiś tam, czy stawów skokowych, no to nie było czegoś takiego, że komuś coś się tak grubo wstało w meczu, przynajmniej, tak. Nie? Więc jakby chociaż to nas w jakiś następniu ominęło, no ale drużyny nas też nie oszczędzały. Gdzieś tam, wiadomo, my byliśmy bardzo dobrze przygotowani ogólnie do, do każdego sezonu. Więc jakby no i kondycyjnie i jakoś tam technicznie i jakby taktycznie tak samo ogólnie no my tak naprawdę ja do dziś ogólnie bym wyszedł z tymi chłopakami na, na boisko i z zamkniętymi oczami bym rozegrał stały fragment gry, który ćwiczyliśmy tak naprawdę ogólnie latami o tak, nie? więc jakby no to, to wszystko było naprawdę no fajnie pokładane. No i teraz widać pokłosie tego można powiedzieć, no bo to co Wy wykopaliście, to co Wy wygraliście, to co Wy przeszliście przez te mhm. najniższe ligi, to teraz e, wszyscy Janikowianie, którzy przychodzą na mnie, którzy śledzą to, co się dzieje, mogą spijać tą śmietankę, tak? No już Dokładnie. nie ukrywajmy też, że no, trzecia liga to nie jest jedna z wyższych klas rozgrywkowych, ale mi się wydaje, że... Jak na Wiennikowe polskie go... realia ogólnie myślę, że teraz to fajnie wygląda, nie? Jakby ta... Tak, ta... jest to ta trochę reorganizacja zrobiona, ta, że, ta. że, że... No, ale... No, nie jest to chcesz... czwarta klasa rozgrywkowa tak naprawdę tak. ogólnie, no, nie, nie chcę też mówić tego na głos. No, no mi się marzy chociaż ta, ta, ta druga liga, ale chociaż nie wiem, czy myślę, czy to by za... Ale wiesz, powiem ci szczerze, że nie wiem, czy czasem ta druga liga to by nie było za dużo w Janikowie. Bo to już są, wiesz, no to jest mała miejscowość. E, mimo wszystko, no wiadomo, że są też takie miejscowości jak, jak e, Nieciecza, gdzie jest chyba nawet mniejsza od Janikowa mm -hmm. e, i grali w Ekstraklasie. No, o... Też nie jestem nie pewien, no, przyjmijmy, że jest porównywalna, Dokładnie. E, ale to już są dalekie bardzo wyjazdy, to już są wyjazdy w całej no Polsce, jest... bo druga liga jest centralna. Tak, tak. Więc jakby tutaj trzeba by było jeszcze bardziej to sprofesjonalizować wszystko i, i naprawdę Wynieść to nie o jeden poziom, tak jak jest różnica między, trze między trzecią a drugą ligą, tak, jedno tak. poziom rozgrywkowego jest różnica, no to tutaj by trzeba było wznieść 3, 4, 5 poziomów więcej, wyżej organizacyjnie, tak naprawdę. No nie, no to jest jakby ogrom ogólnie, tak naprawdę, z rzeczy, które, które może nie nazwę to, że musiałyby ulec jakieś tam poprawie, bo wydaje mi się, że jakby w obecnym momencie naprawdę nie jeden klub. Mógłby nam pozazdrościć, jeśli chodzi o organizację. Tak, znaczy nie, nie, nie chodzi o Ale, żaden ale sam fakt ogólnie, jakby, jak no, tak, tak, tak powiedziałeś ogólnie, no, że druga liga to już jest naprawdę, no, no, wysoki poziom ogólnie wysoki samego, poziom samego, samej organizacji, organizacji, tak. tak. Nie? To no już... bo zobacz, jadąc na przykład gdzieś do Krakowa, czy gdzieś w te rejony Bieszczat. Małopolska i tak dalej, no to przecież to już nie pojedziesz w ten sam dzień. No nie, nie. Nie zagrasz i nie wrócisz, no bo ja do Krakowa, na przykład na mecz na 17, musiałbyś wyjeżdżać gdzieś o 5, 6 rano. No nie, nie. Być jest... chwilę wcześniej przed meczem, tam nawet nie masz miejsca, gdzie żeby się zregenerować i tak dalej. No trzeba już jechać dzień wcześniej. Tak, no oczywiście. Pichacz tak też musi być gdzieś tam jakby no, przygotowany na ten mecz. Tak, no, no, tak, od te, od tego od jest... niego wymagamy tak naprawdę. Więc tak, jakby, no. Logistycznie to już, jest, to już jest naprawdę dość duże przedsięwzięcie, ale no, cały czas schodzimy z tego tematu, który się <laughs> Spotkaliśmy. Ja bym chciał troszkę powspominać jakby tych czasów, naprawdę, bo to, były, bo to były bardzo fajne czasy. Nie mówię, że teraz te czasy są złe w żaden sposób, ale ja cenię sobie jakby to, co wtedy było bardzo. Ta atmosfera, jaka była na trybunach, to bardzo mi się podobało też, że w 100% grali chłopacy, którzy byli wychowani w Unii. Że z każdym się znaliśmy, mogliśmy tak, sobie tak. przyjść piątkę, pogadać. Nie było takiego, nie wiem, gwiazdorzenia, może to, to złe słowo, ale tak, że oni się nie chowali też przed nikim, oni byli stąd. Tak, byli otwarci stąd. ludzie po prostu, którzy pochodzą z Janikowa, tak naprawdę. I, i, no i wychowali się, tak jak powiedziałeś, szczególnie na naszej jakby Unii Janikowej. I, I to było piękne, to było piękne. Ja no, nawet nie jestem w stanie nic jakby dodać ogólnie do tego, bo bo no takie coś się już nie powtórzy, przez no, długie, długie lata tak naprawdę, I znaczy, bo to byli chłopacy... Ja, ja, ja powiem tak, mam nadzieję, że się nie powtórzy, bo nie chciałbym, żeby nie, się no, nasi, żeby Nie, no oczywiście, nie, właśnie, może jakby źle to też jakby nazwałem ogólnie, bo mm, znaczy może... Może inaczej, to jakby powiem, że to, się, to, to, to jest coś nie, tak niespotykanego, że wydaje mi się, że, że, że żaden klub tego nie powtórzył. Tak, nie? na tej zasadzie. E, więc... No tak, no spójrzmy na przykład no, też na no, te, te największe kluby europejskie, które mają wspaniałe akademie piłkarskie. Ja. nikt no, nigdy nie gra 100% wychowanków. No nie, 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 nie. U nas to tak właśnie wyglądało, jakby od samego samej B klasy i, i do czwartej ligi. Wiesz, bo to w ogóle, my też. My wprost ogólnie też się zderzyliśmy. jakby no A-Klasa, czy B-Klasa, czy nawet ta piąta liga. Były, było to ogromne wyzwanie. ale my mierzyliśmy i tak gdzieś tam wyżej. Cały czas, ogólnie było jakby parcie na to, że wewnętrzne szatnie, bo to jakby nie, nie od zarządu czy coś, po prostu jakby zarząd by podchodził do tego naprawdę dobrze. I, I po prostu, jakby dali nam pracować po prostu na tej zasadzie. I, ale my sobie narzuciliśmy ogólnie jakby cel. Cel, żeby grać wyżej, cel, żeby chociaż dojść do tej właśnie czwartej ligi. No i grać tam. No. wiadomo, że zdarzyliśmy się też jakoś tam stopniu później z rzeczywistością, ogólnie czwartej że, że no, gdzieś tam tymi swoimi, no będzie ciężko, tak, nie? No, bo jakby, no wyniki też o tym świadczyły, ogólnie, że jakby. Właśnie chciałem się zapytać, na którym etapie odbudowywania Unii poczuliście taki ciężar? Ciężar, ciężar sportowy po prostu. Ja jakby pamiętam dwa mecze też z piątej ligi, które gdzieś tam jakby były dla nas ciężkie. To był mecz w Lubaniu, na Wyjeździe. Pamiętam jakby specyficzne bardzo boisko, bo dosyć małe. Może oni nie grali jakiejś tam wirtualnej piłki, jakiejś ogólnie, która jakby, nie wiem, zaskoczyła nas czy coś, ale... Taką dużą agresję jakby wywołali. Jakby my, mimo tego, że gdzieś tam technicznie może jakby lepiej wyglądaliśmy od nich, to, to nie mogliśmy sobie w jakiś sposób z tym poradzić. Nie pamiętam, jaki dokładnie był tam wynik, ale przegraliśmy ten mecz w Lubaniu. I też drugi mecz, który jakby wspominam też dosyć taki ciężki, to ze zdrojem Ciechocinek w Ciechocinku, bo tutaj akurat jakby na naszym boisku, no to była taka nasza twierdza, chociaż tak jak mówisz baruchowo, ogólnie gdzieś tam nam trochę przytarło nosa na samym początku, ale no tutaj jakby no z 5-0 wygraliśmy z Ciechocinkiem, a tam przegraliśmy 4-2, i pamiętam, że naprawdę jakby już tą piłką, jak grali, to, to było wielkie zaskoczenie dla mnie, tak, nie, że że za chwilę, jak Bóg pozwoli, to będziemy w czwartej lidze i ciekawe jak tam będzie, jak tam to będzie wyglądało. Pierwszy mecz, pamiętam, z Warlubiem eee, skończył się wynikiem 1-1. Wyglądało to na, znaczy, z mojej perspektywy dobrze ale już później z każdym meczem było coraz ciężej tak naprawdę nie? mimo tego że fizycznie byliśmy bardzo dobrze przygotowani to już, no już czegoś brakowało tak naprawdę nie? ja pamiętam jak oglądałem B klasę a klasę piątą Ligę to zawsze powtarzałem między B a a klasą a a klasą a piątą ligą nie było takich znacznych różnic nie, nie, nie. były wiadomo bo, no, bo gdyby nie było różnic to by wszyscy mogli by wszyscy grać w jednej wypadnie. lidze e, ale jak, jak zobaczyliśmy pierwsze mecze właśnie w czwartej lidze to już to, tak. już, to, już, to, już, to już się no taki wystrzał nie już ta, tutaj, tego ta. tego poziomu to którzy gdzieś tam jakby już wcześniej grali ogólnie tak to już jakby starsi doświadczeni zawodnicy yy, którzy mieli jakby nostalniczność teraz lepszymi klubami też jakby, A jakby też musimy musimy powiedzieć że montując na nowo kazońianikowo no to większość z was tak w cudzysłowie wstało z kanapy No tak można powiedzieć ogólnie no ja jakby po sobie ja, ja, jeśli chodzi o aspekty piłkarskie ogólnie w tamtym momencie jak właśnie pojawił się Ryk Woźniak u mnie pod domem to no, to nie grałem w piłkę, po prostu grałem sobie. Pamiętam nawet tutaj na hali, jak były te firmowe jakieś tam turnieje, czy na, czy na Orliku, właśnie gdzieś tam po prostu rekreacyjnie dla siebie. No, trenowałem sport, bo, bo jakby ja zawsze byłem gdzieś tam jakby czynnym, nazwę to sportowcem ogólnie, bo po prostu to lubię, więc bez tego jakby żyć nie umiem. Ale. Ale jeśli chodzi o piłkę no to tak jak powiedziałeś no wstałem po prostu z kanapy i podpisałem rykowi deklarację że będę tak nie później rzecz jasna że wyglądało to inaczej bo jeśli coś się robi czegoś się podejmuje to się robi to na 1000% więc jakby no jeśli chodzi o etapy ogólnie przygotowania do rozgrywek czy czegokolwiek, jakby no w danym momencie sezonu, no to myślę, że żaden z nas ogólnie nie miał sobie nic do Tak. No i... Nie no, to wyglądało naprawdę wszystko dobrze, no cały czas pamiętaliście jak się gra w piłkę. Nie no, oczywiście, um, to od tego się gdzieś tam nie jakby, zapomniało. Tak, no. tak e, pamiętasz skład e, ludzi, z którymi grałeś? Tak, Wszystki? tak, no gdzieś tam jakby to są ludzie, którzy, z którymi dzieliłem tak naprawdę codziennie tą szatnią tak? no i wszystkie mecze ogólnie ja nawet tak się śmiejąc. Ja nawet pamiętam w autobusie, kto ciebie siedział. <noise> więc jakby, więc jakby no składnie jest jakiś tam yy, dla mnie większym problemem, jeśli chodzi na przykład o A-Klasę ogólny czy B-klasę. No to, są, to są ludzie, z którymi naprawdę. To może, to, to może zabawmy się, bramka? Yy, w B-klasie czy w A klasie? W B-klasie na pewno Dawid Porszka Tak, Dawid Porska. E, Mateusz Biernacki też e, trochę bronił. Tak? Mateusz Biernacki, i potem Wikarski, Wikarski też. Nataniel Lwikarski Wikarski i też. i jest Stodulski. Tak, czy Stodulski już od A klasy. Już od klasę. jeszcze w beklasie Krzyśka w klasie, Krzy B -klasie jeszcze Dawid. Tak, w beklecie Dawid ogólnie grał, no główny tak naprawdę, Obrona. E, obrona. środek no to wiadomo. Środek, no, Krzysztof, Krzysztof Wiśniewski. Wiśniewski. E, z, tonki, z trenerem. Z, z trenerem, z, z trenerem Januszem Kwałem ogólnie, jeśli chodzi o bytątki. o te początki, tak, tak, to wyglądało. Jak jak właśnie trener Janusz na początku właśnie trenował, tak, nie? Tak, tak, trener Janusz jakby był. E, kto tam jeszcze? Tomek Oczkowski? Tomek Oczkowski to już leża klasa. To już klasa. I e... wtedy wskoczył, bo niestety jakby nasz nasz kapitan wtedy, Krzysztof Wiśniewski, też się nabił kontuzji, tak naprawdę. I, i, no i co, no i Tomego i Jakub Losik ogólnie przejęli gdzieś tam jakby tą całą obronę. No, Kuba Losik musimy powiedzieć też, że cały czas jest w tak, drużynie Kuba jest... I, 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 i gra. I tak, i gra cały i... czas ten poziom. Tak, i się trzyma gdzieś tam bardzo dobrze. Uważam, że że chłopak ma ogromny potencjał tak naprawdę, gdzieś tam od samej jakby B-klasy, bo on też jeszcze wtedy był chyba, jak się nie mylę, juniorem, nie jestem pewien, ale... Tak. Ale wiem, że on po prostu jak już przyszedł to gdzieś tam jakby do nas, to właśnie w tej B-klasie, no to to była, to była postać, I musimy, która... Musimy też zaznaczyć, że chyba nikt nie rzuca takich autów jak Kubalosik. Nie, no jako w ogóle ma, ma to coś, nie? Potrafi rzucić i, i z tego mieliśmy tak naprawdę też wiele korzyści ogólnie w, w lidze. W, w tych niższych klasach rozrywkowych to była nasza ogromna broń ogólnie, bo my, my myślę, że... Auty tak, tak. No, jak rogi. No, tak, tak. Rywale się tak po prostu tego bali, o tak. Nie? Więc, więc jakby to był mega atut nasz. Idziemy dalej. Prawa obrona? Sąsiad? Eee, prawa twoje... obrona? Nie, Maciej grał na lewej. Maciej grał na lewej? Maciej, Maciej, o, tak, tak. No ma... skuka, przepraszam. Maciej, Maciej Sirko grał na lewej. No to lewa lewej obrona nie? Maciej Sirko. Tak, tak. O, prawa, prawa, prawa obrona w tamtych czasach w klasy. Patryk Karpiński. Patryk Karpiński. A, Patryk Karpiński to też był... taka była chwila, chyba, nie? Troszeczkę. Nie, nie. Patryk był od samego początku, jak się nie mylę, B-klasy. Całą A-klasę. Patryk był. To ja nie pamiętam. No, to I to przyznać. naprawdę ja muszę przyznać w, w sensie, że, e, że naprawdę to Patryk ma pojęcie o graniu ogólnym. Patryk bardzo mądrze grał ogólnie w obronie i, i z tego też, jak powiem wprost, był ogromne korzyści, o tak, nie? Jakby... A potem to go zastąpił? Później go zastąpił e, Damian Brończyk, chwilę. A z Piastych Chłodziewo, tak. tak. Damian Brączyk też był bardzo dobrym wzmocnieniem. Też wychowanek nasz ogólnie, tak naprawdę, więc e, Damian ja się Cieszyłem bardzo, że Damian przyszedł do nas. On też miał taką e, silną tą nowię. Że ja on z nim też... grałem już Wolne, Ja tego chłopaka bardzo dobrze, dobrze znam, ogólnie, więc to, była, to było mega wzmocnienie tak naprawdę dla nas. Nie? Tak, to, to pamiętam naprawdę. Wszyscy się z tego No i w klasie pojawił się też ogólnie Mikołaj Plewa, który na który Jacek Łukomski na stronę stawiał go, stawiał go też na lewej obronie czasami, więc i to i to dłuższy czas ogólnie, więc. Jakby... Mikołaj Plewa to pamiętam, był taki fajny, taki mobilny, też też, też miał pojęcie fajne o piłce, tak, nie panikował tak, tak. jak miał tą piłkę, to, to to popatrzył, rozegrał. No, szkoda, że gdzieś tam jakby zdrowie mu nie pozwoliło dalej grać. myślę, że że chłopak ogólnie gdzieś tam kłopot. jakby no do dziś pojawiały pokazywał swoje umiejętności na boisku w naszym boisku. Tak Idziemy dalej. Środek, e, środek, pomocy. Środek pomocy. Środek Wiem, że mój pomocy. kuzyn też e, trochę pograł, ale też niefortunnie złamał ta, nogę. Ta, 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 ta. E, Piotrek, Piotrek Serwa Serwach w Peklasie, jakby był środkowym pomocnikiem. I też Piotrek pamiętam, miał takie fajne dalekie te podania. Tak, tak, tak Miał, taki tak, miał to coś. I... Ma technicznie ogólnie Piotrek, no, <kuh> naprawdę, no, dawał radę, o tak, nie. To Dawid Deresiewicz? Dawid Deresiewicz. no Dawid, Dawid też ta postać. E, która... Pamiętam w strzelnie, chyba dwie bramki z wolnego tak? Strzelił, tak, tak. To, to było piękne. I tam, tam był przypieczętowany, a on w trybuny Do, do, tej, do, 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 do piątej ligi. Tak, tak. To, to, było, to było piękne. Aha. Kto tam jeszcze? No lewa pomoc. Yy, w Paweł chyba też grał później. Tak, ale Paweł miał też takie trochę kłopoty no, z tym Kłopoty ze zdrowiem też miał. Zdrowiem. Też bywał na lewej obronie czasami ogólnie, więc, więc i lewy obrońca i taki gdzieś tam jakby lewe pomocy. I pamiętam w Żninie na przykład, że grał na. Na lewej pomocy i Martin Nowicki, który jakby wydaje mi się, że w tamtym momencie ogólnie w B-klasy, A-klasy i nawet piątej ligi, Martin jakby był takim podstawowym zawodnikiem, który zawsze był solidny w nas ogólnie pierwszy, więc, więc Martin jakby no, tą lewą pomoc jakby wywalczył sobie tak. Nie? W środku kogoś jeszcze mieliśmy? W środku, w środku, w środku. No bo tak, tu poszliśmy po bokach, Tam no na, tak, po, tak. na prawej pomocy, no to dobrze wiemy, ale to za chwilę do, do niego tak, dojdziemy. Tak, do niego dojdziemy. E, w środku pomocy, no dawidery się mi, Mikołaj, plewa no rzecz jasna, jakby też jakby był. A, no zapomnieliśmy o naszym ogólnym Marcinie Zaleskim, który który no był tak. jakby... Z no, mega ważną częścią Playmaker. tego zespołu, dokładnie, nie? Jakby, no. No, 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 te, jak, te. że tak powiem, mogłem zapomnieć w ogóle, no, Ja tam... właśnie tak mi coś dzwoniło. że gdzieś na pewno ktoś jakby... jeszcze był, ale Takie... nie mogłem tego skleić. Tak, tak gdzieś tam może trochę na kamera, tego... gdzieś, tam jakby gdzieś tam wyleciało mi to z Może znowu. też dlatego, że Marcina nie ma teraz w i, 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 i... Tak. i rzadko go widujemy, no to rzadko. Może ale to właśnie sklewujemy. dlatego też jakby. E... Nagle mi się skojarzył ogólnie, bo właśnie aktualnie jest w Gianikowie. Aha, tak, chyba to, ja to nie właśnie. Więc, e, więc od razu jakby, nawet przypomniało mi się wyramka z Warlubią, którą gdzieś tam jakby w lidze stawiał fragment, rozgraliśmy i strzelił, i od razu jakby, no, no Marcin, Marcin grał też na środku pomocy. Tak. No i prawa pomoc. No niezawodny Damian, Damian Lewandowski. Nie, ale Damian Lewandowski. Popularny węgiel, o tak. Popularny Węgi ale on miał, on miał ten gaz w tych nowoczesnych. Nie, tak nie, no to jest tak jakby. Szybki. Tak, tak. Mimo gdzieś tam. No był jednym z najstarszych zawodników, ale no, no niesamowity człowiek, tam, nie było, po nie? By nim widać tego nie, 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 i e... fizycznie i szybkościowo ogólnie gdzieś tam jakby i, i mądrze, że tak powiem rozgrywał piłkę, wiedział kiedy uderzyć, nie musiał uderzać siłowo, tylko znalazł zawsze takie rozwiązanie pod bramką ogólnie, że po prostu kopnął i ona wpadła, o tak, nie? Jakby ja wspominam węgiego bardzo dobrze i najlepiej z meczów na wyjazdowych z Legią Helmuża, tak naprawdę, nie? bo Mogę powiedzieć pros, Bengi tam ich zawsze załatwił, tak? Nie? Zawsze wygrywaliśmy. Ja pamiętam, meczek graliśmy w pucharze Polski z Zawiszą Bydgoszcz e, tak, tak. I przyjechały rezerwy, to były. Rezerwy. E, właśnie petasz przyjechał i tak wszyscy. A, tak. petasz, petasz, przyjechał, petasz, tak. petasz. No to tam przepraszam, to ogreślałem Bęgi go robił jak chciał. No nie, 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 będzie to chciał. Przegraliśmy ten mecz ogólnie chyba 6-2, jak się nie mylę, ale... Nie, to był mały wynik, to nie było 1-0 czasem. To późniejszy mecz. To u nas Pierwszy, pierwszy mecz ogólnie, z, jak grał, grał Petasz. To graliśmy w Wienikowie. W Janikowie graliśmy, przegraliśmy 6-2, 6-2, ale było nawet, że tak powiem, do przerwy było dobrze ogólnie, bo, bo jak się nie mylę, było 3-2 chyba dla Zawiszy. Czy dwa dla zawiesze? Tu mi pamięć zawodzi. Ta, ja nie, ja to, jeśli chodzi o te kwestie, to, to, to ja to przeżyłem po prostu w jakiś sposób i tego, jakby no, tak jak powiedziałem, no, nie da się zapomnieć. No i lecimy do przodu, no i oczywiście popularny Jelon. No na dziesiątce gdzieś tam, jakby. No, na, jakby A nie, na dziewiątce. Na dziewiątce. Niezawodny Dariusz Darek Lewandowski. Lewandowski. Ja który... zawsze pojedę, tu już powiedzieć, zawsze powtarzałem. Darek musi z 4-5 setek nie trafić, to on dopiero rozwiązuje wór, ja. ale no Darek. Każdy z strzelał Darek nie? tyle nastrzelał tych bramek, naprawdę. No. Też, no, to, to nie jest tak, że Darek. on nie strzelał, nie rządził. Nie, tego nie, Darek był królem strzelców, że tak powiem, w Beklasie ogólnie, no to też jest jakieś tam osiągnięcie, uważam, jakby którym się warto gdzieś tam szczycić. I... I nastrzelał tych bramek ogólnie. Na strzelał, one. tak. No, no, no. On, był taki, on był dobrym napastnikiem tą dziewiątką. Tak, tak. Jak jak się wpuściło, to Darek dawał no, ogromne serce jakby na boisku. Tak, bo nawet jakby... tak jak tutaj porównanie trochę tak jak do Krzysztofa Straszewskiego. Jak Krzysztof Straszewski, tak. pamiętam taką sytuację, jak byłem dzieckiem i, i zamiast być na meczu, to szliśmy sobie obok na boisku Aha. grać i ktoś właśnie krzyknął, że, że Strachol strzelił i taki ktoś dał komentarz, że nie pamiętam kto, ten to ma zawsze szczęście. I naprawdę z Krzysztof Straszewski w każdym meczu bramkę strzelił. Tak, tak, tak samo tak. Darek, było w tym naprawdę, na nie? palcach jednej ręki można powiedzieć, gdzie Darek bramki nie strzelił. No, naprawdę, no Darek jakby miał naprawdę dobry okres ogólnie jeśli chodzi o, o granie w Janikowie, więc jakby jestem pełen, że tak powiem, dumy, że mogłem ogólnie grać z takimi piłkarzami ogólnie tak naprawdę, bo to są chłopacy, którzy Którzy mieli jakiś tam epizod ogólnie w swoim życiu ważny i ja, ja się cieszę, że mogłem dzielić z nimi szatnię, tak. Nie? O kimś zapomnieliśmy Maxim, Max także tak. jakby w sadkach, był na sadkach, pamiętam. sadkach tak. Eee, Marcin Sadecki. Marcin Sadecki, tak. Te, eee, Dawid Pindel, Dawid Pindel. Eee, Damian Ojczenasz. Dużo było tych chłopaków. Dobrze? Było, było się, kadra tam, tam, była. Jeśli o kimś zapomnieliśmy, to przepraszamy, e, przepraszamy najmocniej. E, to może teraz przejdźmy do trenerów. E, Janusz Huma jako pierwszy. Jako pierwszy był Janusz Humaj ogólnie. W, w, do połowy pierwszą rundę ogólnie wiosenną. Potem przejął. Specjalista. od Awansów przejął dużę Jacek Gółkomski. Jacekowski. do A klasy do piątej ligi i do czwartej ligi. Do czwartej, tak. tak. Potem przejął. E... Adam Topolski później był trenerem. Adam Topolski. Graliśmy. Nie, jeszcze, jeszcze nie wiem, czy jakby pamiętasz ogólnie, ale jakby po meczu w Kruszwicy, w wygranym meczu 3-1, właśnie jakby przed meczem z Wisłą nowe tutaj Wynikowie. E... No, drogi Jacka Głukomskiego, jakby z zarządem po prostu jakby się. Rozeszło. Rozeszło. tak. Nie? Nazwijmy to tak. I, I wtedy tak naprawdę Michał Orlik ogólnie wyż, wyprowadził, jakby, znaczy dał skład na, na mecz z Wisłą Nowe. Wygraliśmy ten mecz w 98 minucie e, strzelając z bramkę. Się teraz zaczyna tam świtać. Ja bym mógł więcej powiedzieć, ale ogólnie <noise> myślę, że to nie jest jakby też czas, jakby i miejsce. Jest, jestem bardzo jakby e, też. Zadowolony z tego, gdzieś tam jakby to wyglądało, bo efekt końcowy, tak naprawdę, wygrany mecz z Wisłonowy, które były ważne, bardzo punkty, bo no, bo też jakby się wybroniliśmy przed spadkiem w jakiś sposób i, i bardzo mnie to cieszy ogólnie, że jakby ten mecz też wygraliśmy w doliczonym czasie gry w 98 minucie. Jeszcze pamiętam, że to uderzyłem z głowy w słupek i popularny węgi dobił <grym> i strzelił zwycięską bramkę. I później pojechaliśmy na mecz do Legii Chęża, gdzie już na trybunach e, wiedzieliśmy, że jest jakby nasz e, przyszły trener Adam Topolski, legenda tak naprawdę. E, piłki nożnej, ogólnie Legii Warszawa, to już w ogóle no, w 11 stulecia pan Adam Topolski jakby się znajduje, więc jakby no, pełen, pełen szacunek ogólny do tego człowieka, że jakby. I, I dla nas ogromna duma, że mogliśmy z nim współpracować tak naprawdę. E, a na meczu z Legią Hęża prowadził nas. Arek Zalewski. O. Tak, tak. Widzisz, jakby no też jakby no Trochę to się też dowiesz. Do, do, Dużo już... ciekawych rzeczy no. można się dowiedzieć. Tak, tak. Arek e... Zalewski nas prowadził. I... I idziemy dalej. Potem pamiętam, był epizod Remigiusza Kusia? E... E... Nie jeszcze. Jeszcze był trener nie, 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 Myślałem, nie. że on był po, po Remigiuszu, ale nie, nie pamiętam, nie, jak on się nazywał. A tam to polski ogólnie, jak skończy e... swoją przygodę, ogólnie nazywał. Ronald chyba, tak? Dobrze kojarz, dobrze Wiesz mówię Wiesz, co mi się, wy... mi się wydaje. Aha, tak, tak, tak. Był, był, jeszcze jakby jedna runda była ogólnie za to jesienna i od wiosny już przygotowania ogólnie jak zaczęliśmy jakby do, do kolejnej rundy to prowadził nas pan Robert Bednarek tak, nie? I nie była to jakaś tam długa przygoda ale ale, ale była tak nie jakby... potem był Remigiusz Kuś i po Remigiuszu Kusiu? nie nie, nie. Nie, jeszcze nie? Nie, nie. po pan, panu Robercie Bednarku był nasz obecny trener, A, który, tak, który znam, nazwę to znam. pojawił się ogólnie z podziemi i, i ratował całą sytuację, bo sytuacja jakby, to nie pierwszy raz, była. Nie pierwszy sytuacja. raz ogólnie, jakby dlatego też jakby chciałbym to podkreślić, ogólnie, bo to jest człowiek, który pojawiał się ogólnie zazwyczaj jakby w, w ciężkich momentach, które gdzieś tam e, były, były, były u nas. W klubie i, i co? I tak naprawdę wyciągnął nas, mogę powiedzieć, z topora ogólnie, bo, bo nagle ta, ten zespół zaczął inaczej funkcjonować. Bo, mm, nie wiem, jak to nazwać ogólnie, jakby wcześniejszą, jakby pracę z trenerem Robertem, bo, bo trochę byliśmy jakby tym wszystkim. Jakby, nie wiem, jakby może tak, tak, tak to drużyna odbierała, ale, ale tak to wyglądało po prostu, nie? I w momencie, w którym się pojawił Artur Polehojko to no ta drużyna odżyła ogólnie, no, co zaczął gdzieś tam jakby zrobić zespół, to no, ja, ja sam jakby to nie wierzyłem o tak, nie, więc... I później był Remigiusz Kuś. I później znowu Bartek tak, 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 później był Remigiusz Kuś, który, który też był tak naprawdę chwilę ogólnie gdzieś tam, nie, I, i drugim trenerem też pamiętam był Pan Górecki, obecny trener jakby Brzozy. E no i później znowu pojawił się Artur Polków, który do dziś jakby jest prowadzi. trenerem prowadzi i, i. Jest na dobre i na złe z tą drużyną ogólnej. I to warto też podkreślić. A, aktyw, bo bo nie jeden by e, tego nie zrobił. Erik chyba prowadząc kiedyś stronę napisał, że chyba to jest siódmy albo ósmy raz, kiedy trener Artur mm. podejmuje Unię. No i to właśnie trener Artur nie pojawiał się w momentach, które unia była na szczycie, o tak? Nie? Tylko po prostu Ale, unia była za... tam. Była gdzieś tam do ratowania, i po prostu ten Artur, jakby wziął wszystko na barki, na plecy i, i robił to, co gdzieś tam ludzie od niego oczekiwali ogólnie tak naprawdę, więc coś pięknego. Tak. No i też musimy wspomnieć, tak? przez, te, przez te wszystkie lata nie zmienił się kierownik. Tak e, Erik Woźniak, ten jakby twórca, się można tak powiedzieć, całego zamieszania, to, że, to, że seniorska piłka do Jynikowa wróciła, to jest jeden z, jeden z ojców. No, założyciel, można nawet powiedzieć. No, nie zmienił się dyrektor klubu Patryk Wysiński, tak. który też jest na dobre i na złe od samego początku, praktycznie. Z którego tak naprawdę w obecnym chwili. To się rozsypało, to, 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 to naprawdę, naprawdę Patryk ogólnie robi mega dobrą robotę. Ogólnie tak, spina wszystko, klubu. wszystko wie, wszystkim się zajmie, od akademii Dokładnie. przez seniorów po jakby kwestie logistyczne, i, i naprawdę. Tak. Także no, no chciałem, żeby ta rozmowa z Tobą była jakby właśnie takim cofnięciem się w przeszłość, tych właśnie czasów AB klasy. I myślę, że warto było powiedzieć i podziękować przede wszystkim wszystkim tym, którzy to, to tworzyli. Mam nadzieję, że nikogo nie pominaliśmy. Jeśli kogoś pominęliśmy, najmocniej przepraszamy, ale na pewno. Też można wspomnieć ogólny prezesów, których jakby, nasz, jakby prze... tak. przechodziliśmy ogólnie tak naprawdę. No, gdzieś tam jakby. No tak, Ta Marcin Ręczkowski, była... e, potem Erik. Później był Eryk Woźniak. E, I... I po Eryku był Darek. Darek Nytko. Nytko, tak, się pamięci. Świętej pamięci. E, I to po Darku. Nytko... No, pojawił się tak naprawdę Polhojko, który gdzieś tam jakby masach nie pchnął to wszystko ogólnie, tak naprawdę, więc... Jakby to jest prywatnie mój ogólnie, bardzo, bardzo dobry przyjaciel ogólnie. I, więc jakby no, dzięki niemu tak naprawdę dzisiaj trzecia liga jest wynikowie, bo też to warto podkreślić, bo myślę, że dużo ludzi jakby. Zapomina po prostu o tym. W jakiś Musimy sposób. też pamiętać, że przede wszystkim jakby awansów nie wywalcza się tylko na boisku. Ta. To całe zaplecze, które ma każda duża, no nie toczka, tylko nie? Unia Janikowa, ale wszyscy ci ludzie funkcyjni, wszyscy Dokładnie. ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za coś Ta. w klubie, no to jest e, sukces wszystkich. Dokładnie. E, te awanse i to, to, co mamy teraz tutaj. E, Dominik, dziękuję Ci bardzo. E, dziękuję że, bardzo, że mógł poświęciłeś, mógł. Poświęciłeś, poświęciłeś czas e, na podcast. Z przyjemnością na razie jeszcze nie zapowiadamy następnego gościa, ale na pewno podcast w przyszłym tygodniu się również pojawi. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy, raz... dziękuję, dziękuję bardzo wszystkim, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze może korzystając z okazji, teraz w najbliższą sobotę gramy w Swarzędzu mecz, a następne dwa mecze e, ostatnie już, zostały trzy kolejki, ostatnie dwa mecze gramy w Janikowie, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na trybunę dopingujcie nas. Wspierać nasz. nas zespół i być z nami na dobre i na złe. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.